Jedno jest postanowieniem z 2 grudnia 2022 Sąd Rejonowy Poznań, Stare Miasto, Wydział II Cywilny. I tutaj przewodniczący pan sędzia Adam Szuryło po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi księdza, ze sprawy napisany jest ze skargi Michała Woźnickiego na czynności komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań, Stare Miasto w Poznaniu, Pawła Bobka i tutaj sprawa czynności z dnia 8 września 2022 z wniosku Domu Zakonnego Towarzystwo Salezjańskiego pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Poznaniu przeciwko Michałowi Woźnickiemu postanawia zwolnić Michała Woźnickiego od kosztów sądowych w zakresie skargi na czynności komornika, 2 oddalić skargę. Ktoś może mi pomóc, czcigodnych wiernych, w zrozumieniu tego, co tu jest napisane w odniesieniu do spraw, które się zadziały, to będę wdzięczny. I jeszcze jedno postanowienie z 19 grudnia 2022 Sąd Rejonowy Poznań, Stare Miasto w Poznaniu, Wydział 8 Karny, w składzie przewodniczący sędzia Monika Smaga-Leśniewska, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 grudnia 2022 sprawy Michała Woźnickiego, znowu jest ukaranego za wykroczenie z artykułu 116 paragraf 1 KW w związku z paragraf 26 ust. 8 punkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wniosku ukaranego o umorzenie lub zamianę kary grzywny na pracę społecznie użyteczną oraz o umarzenie albo rozłożenie raty kosztów sądowych postanowił na podstawie artykułu 15 paragraf 1 KKW umorzyć postępowanie wykonawcze dotyczące kary 800 zł grzywny i kosztów sądowych w kwocie 103 zł orzeczonych wobec ukaranego Michała Woźnickiego wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu z dnia 17 maja. Sygnatura taka i taka. I dalej jest uzasadnienie. Sąd zważył, co następuje. No i tak postanowił pani sędzia Monika Smaga-Leśniowska. Czy tu rozumiem, że zostałem pozbawiony obowiązku zapłaty, tak? Tych jakiś tam. A pan, tak, gracja, spokój, niech będą, dzięki.